Ciao, Polonia! Witamy prosto z nad jeziora Garda, gdzie rozpoczęły się już mecze fazy grupowej Pucharu PLT. Z tej strony Mateusz Stańczyk i u mojego boku jest dzisiaj Piotr Modelski, przynajmniej w tym pierwszym spotkaniu. Witam Cię, Piotrze, serdecznie. Witam, Mateuszu, witam wszystkich widzów oglądających dzisiejsze zmagania. Tak jest. Przed nami dzisiaj trzy spotkania. Pierwsze z nich to będzie starcie pomiędzy Krzysztofem Wiśniowskim a Tomaszem Kabatą. Panowie już rozpoczęli spotkanie po szybkiej rozgrzewce. Bardzo dobra akcja skrót lob w wykonaniu popularnego Żaby. Bardzo barwna postać, wesoła. Aczkolwiek na korcie, z tego co wiemy, nie pokazuje tego. Tak jest. Postać z samiuśkich polskich gór, a więc znad właśnie naszych Tatr z Zakopanego. No ale na razie musi się zmierzyć tutaj z serwisem Tomasza Kabaty. No, niestety. Widzimy, że próbuje operować slajsem Krzysztofa, ale na razie nie wychodzi mu to najlepiej. Zbyt krótkie są te odegrania. W poprzednich meczach tej grupy obaj panowie ulegli panu Pawłowi Garnuszkowi. Tomasz Kabata przegrał po super tiebreaku. Natomiast Żaba 1-4, 2-4. No, tym razem dał się nabrać na ten skrót prosto z returnu Tomasz. Nie przypilnował tego zagrania. Wyrzucił w korytarz deblowy. Jak, Piotrze, w ogóle oceniasz stan tych kortów? Bo wiemy, że wczoraj jeszcze podczas tych treningów te korty były mokre. Ty miałeś okazję dzisiaj już potrenować i właśnie jak ty oceniasz stan obiektu? Tak, korty z dnia na dzień się poprawiają. Na szczęście już od wczoraj, od popołudnia jest ciepło, sucho, słonecznie. Wczoraj jeszcze korty były miękkie, mokre. Natomiast tutaj ekipa zajmująca się kortami ciężko pracuje, żeby doprowadzić je do dobrego stanu. I myślę, że już jutro powinny być w całkiem dobrej formie. Kolejny skrót. No i znowu nabiera się Tomasz. No może to jest sposób jakiś. To jest z tego, co widzimy dzisiaj, firmowe zagranie Krzysztofa Wiśniowskiego. Nie boi się operować zarówno długim slajsem, jak i krótkim. No, mamy dosyć dobrą tutaj perspektywę, też widać z naszego tutaj stanowiska komentatorskiego dokładnie miejsca, w które trafia piłka, także widać dobrze tą dalszą linię serwisową. I kolejny skrót. I kolejny raz. I znów przynosi punkt. No i mamy gema. Przełamanie. Tak jest, a więc rozpoczyna się to wszystko od przełamania. No, ewidentnie tutaj te skróty z returnu podziałały. Wszystkich sympatyków tenisa ziemnego, Polska Liga tenisa ziemnego jest the best. Krzysztof Wiśniowski, tak jest, Krzysztof Wiśniowski pozdrawia tutaj wszystkich miłośników tenisa ziemnego. No i zaraz będziemy patrzeć na jego dyspozycję serwisową. Panowie tutaj nam nawet nie dali za bardzo porozmawiać w trakcie tej przerwy, bo zresztą ta pierwsza przerwa jest dosyć króciutka. Także przechodzimy od razu do drugiego gema. Głęboki return. Posędziował teraz popularny Żaba. Myślał, że jego serwis był autowy. Nie ruszył do następnej piłki. Jak Ci się w ogóle tutaj, Piotrze, podoba? Przyjechałeś tutaj z Martyną. Będziecie grać w turnieju Mixta. Tak, jeżeli pogoda pozwoli, na pewno pojawimy się w turnieju mixtowym. Od samego początku jesteśmy oczarowani tym miejscem. Widoki, pogoda,
atrakcje na korcie i poza kortem, atmosfera, wspaniali ludzie. Jest tutaj z nami wszystko, co trzeba, żeby dobrze spędzić tydzień. Tak jest, tutaj nasz realizator Przemysław będzie z pewnością tutaj nas raczył też widokami, które tutaj okalają korty w Tignale. A tymczasem przyglądamy się temu, co dalej będzie robił przy swoim serwisie Krzysztof. No, niestety prosty błąd z backhandu. Znakomita wymiana. No tutaj ta zaskoczyła ta taka piłka, która no dosyć mocno odbiła się od kortu. No jedna z dłuższych wymian, jeśli chodzi o to spotkanie. I mamy kłopoty przy serwisie Krzysztofa. No widzimy, że tutaj próbuje sobie radzić właśnie tymi dłuższymi piłkami Tomasz Kabata, no i udało się przełamać powrotnie, zatem 1-1. I 1-1, no i przed nami trzeci gem. Bardzo dobrze. No nieczysto tutaj tym razem, Krzysztof, widać jak ta piłka dosłownie się tak prześlizgnęła po tej rakiecie, dwukrotnie się zapewne odbiła, no i zupełnie zmieniła tor lotu. Ma tendencję żaba póki co do oddawania inicjatywy tymi wysokimi backhandami, póki co się to nie opłaca. Zobaczymy jak tym razem. Tym razem jakby na przekór, taka akcja przyniosła punkt. No tutaj zabrakło precyzji, nie przeszła ta piłka na drugą stronę. Szukał takiego zagrania po prostej, no ale tym razem nie wyszło to zupełnie. No i nic tego, nic owego, mamy po 30 w tym gemie. No takie zaskakujące są te błędy Tomasza Kabaty. Tutaj wydaje się, że mimo wszystko ma inicjatywę w tym spotkaniu, ale czasami właśnie daje się nabierać na takie niewygodne zagrania ze strony Krzysztofa. Z naszej perspektywy także wydawało się, że piłka była autowa. Showman. Z Zakopanego w akcji.
Dobrze czuję się w oku kamery. Krzysztof Wiśniowski. Ale niestety... Niestety przysnął i mamy złotą piłkę. Góralskim akcentem wspomniał, że czeka nas teraz decydująca piłka. No i zobaczymy, gdzie pośle serwis Tomasz. No, będzie drugie podanie. I mamy autową piłkę. Bardzo dobry skrót w wykonaniu Żaby. Znowu nabiera się na te skróty tutaj Tomasz, który to już raz w tym meczu, a mamy przecież dopiero trzeciego gema, nabiera się i traci punkt, a ten punkt jakże cenny, bo od razu dający gema Krzysztofowi. No i na razie jeszcze żaden z zawodników nie utrzymał własnego podania w tym meczu. 2-1 zatem dla Krzysztofa. On teraz będzie serwować, żeby właśnie przełamać te tendencje, jeśli chodzi o serwujących. Jak myślisz, Piotrze, co tutaj nas czeka dalej w tym spotkaniu? Bo ewidentnie widać, że to raczej Tomasz dyktuje warunki w tym meczu, ale daje się nabierać na te techniczne zagrania ze strony Krzysztofa i czasami nie potrafi tej rotacji odpowiednio jakby zoptymalizować, żeby wygrać punkt. Myślę, że Krzysztof właśnie będzie podążał tą drogą, że ten styl gry, taki wbrew pozorom, niby lekko, ale niewygodny dla przeciwnika. Zobaczymy, panowie powolutku przyzwyczajają się tutaj do warunków. Jest dzisiaj troszkę wietrznie. Piłki czasami mają niewygodny kozioł. Autowa piłka, 0-15. No rzeczywiście, dzisiaj wydaje się, że troszkę więcej wiaterku, troszkę jakby też chłodniej, ale nadal to są naprawdę przyjemne warunki do gry, zwłaszcza gdy słyszymy, co się dzieje w Polsce. Chcielibyśmy Wam troszkę przesłać słoneczka do nas, ale no niestety nie mamy takiej możliwości, dlatego trzeba po prostu tutaj za rok przyjechać o tej porze. Większym gronem. No tym razem tutaj wzdłuż linii udało się znaleźć taką przestrzeń na korcie, gdzie nie był dobrze ustawiony Krzysztof. Niepewnym wolejem, tym pierwszym, oddał inicjatywę. I znów mamy kłopoty serwującego. Przeszła ta piłka po taśmie na drugą stronę. Kolejny raz takie zagranie tuż za siatkę przynosi pożądany efekt. No ale mamy 15-30, więc ciągle tutaj w dużych opałach Krzysztof przy własnym podaniu. Teraz serwis na linię. Poślizgnęła się na linii. No i jednak ostatecznie ta wymiana nie poszła po myśli Krzysztofa. Będą zatem teraz łącznie 3 szanse dla Tomasza na to, żeby wrócić do tego spotkania, wyrównać stan pierwszego seta. No i zlekceważył tą wolną piłkę. Nie podszedł dobrze na nogach. Znowu chciał tutaj zaskoczyć skrótem, ale bez starannego ustawienia o dobry skrót ciężko. I mamy 2-2. No to są właśnie te takie niewygodne piłki, które powodują, że człowiek ma 1000 myśli, zanim zagra coś. Nie wie do końca, co w danym momencie zrobić z taką piłką. Taka martwa piłeczka lądująca gdzieś po drugiej stronie. No i tym bardziej, że wszyscy tutaj, myślę, w Polsce, wszyscy, którzy tutaj przyjechaliśmy, mamy problem z przejściem na tenis pod chmurką. Tutaj te warunki są zupełnie inne. Gra się zupełnie inaczej niż na halach.
No chyba tam jakaś nierówność spotkała niestety Krzysztofa po drodze przed tym returnem. No nie było szans tego. Myślę, że nawet Iga Świątek nie byłaby w stanie tego odebrać. No ale szybko oddał tego punkta Tomasz. Podwójny błąd serwisowy. Tak, coś wspomniałeś właśnie o tych kwestiach związanych z przejściem z gry w hali. No też warto dodać, że tutaj wchodzi w grę też czynnik słoneczny, bo jedna strona kortu jest w tym momencie, powiedzmy, w takim dobrym położeniu, to znaczy w tym momencie Krzysztof gra pod słońce. Tak jest. No, bardzo sprytne zagranie teraz Tomasza. No chyba jeden z pierwszych punktów właśnie tego typu wygrany przez Tomasza. Czujnie, czujnie. Nie dał się nabrać na zagranie przeciwnogą. No wydaje się, że właśnie jak Tomasz zacznie wygrywać takie punkty, to tutaj ten wynik może zrobić się jednostronny, ale no na razie do tego oczywiście jeszcze bardzo daleka droga, przyglądamy się za tym, co się będzie dalej działo. Nie daje się już tak łatwo nabierać na te slajsy Krzysztofa. Coraz lepiej sobie z nimi radzi. No i mamy piłki na wygranie własnego podania. Tak, to jest właśnie ta kwestia, żeby dostosować się do stylu rywala. Czasami potrzebne są gemy do tego. No i udało się po raz pierwszy serwującemu utrzymać własne podanie 3-2 dla Tomasza. No i za moment Krzysztof będzie musiał się ratować przed utratą pierwszego seta. Tak więc 3-2, widzimy, że zawodnicy nawet nie robią przerwy, od razu sprawnie przechodzą na drugą stronę kortu. Teraz z tym słońcem, o którym wspominaliśmy, będzie musiał się zmagać Tomasz. No ale Krzysztof też nie będzie miał lekko, bo widzieliśmy, że ten serwis jego na razie nie był zbyt owocny. No to patrzymy. I mamy podwójny błąd. Przydałoby się teraz przede wszystkim dobre pierwsze podanie, którego dzisiaj brakuje. Zero, 15. Ależ teraz niewygodną piłkę zagrał. Nisko nad siatką, niski kozioł. Mamy po 15. Ta piłka jeszcze zgasła po tym odbiciu się od mączki. Idealnie tutaj dobra rotacja ewidentnie. Krzysztof. No bardzo ważny gem, być może dla losów całego spotkania, mimo że co dopiero pierwszy set, to jednak no, walczy w tym momencie o przetrwanie. Niestety. No myślę, Piotrze, że widać tutaj wyraźne braki w tej technice serwisowej po stronie Krzysztofa. Czasami właśnie te piłki takie posyłane tak dosyć lekko, wydaje się, że to leci taki balonik na drugą stronę. No i czasami właśnie to jest bardzo zdradliwe, bo ciężko wyliczyć, wymierzyć tą odpowiednią siłę. Tak, wydaje się, że jest to bezpieczny serwis. Natomiast do tego dokładają się nerwy. Krzysztof broni się przed przegraniem seta. I w efekcie mamy 15-40 i 3 piłki setowe dla Tomasza. Nie ma dzisiaj żaba pierwszego podania. Jak na razie. Ale będzie miał. Zarzeka się, że będzie miał. Proszę bardzo.
Proszę bardzo, jak na zawołanie jest pierwsze podanie. Gratulacje. Do tego długa, niewygodna piłka pod linię końcową. No trzeba przyznać, że ma podzielną uwagę, że jeszcze tutaj słyszy doskonale to, co my mówimy. I jednocześnie szykuje się do kolejnego serwisu. Potrzebne są jeszcze dwa dobre punkty. Zawodnicy prezentują wysoki poziom gry. I to dosłownie. Trafił. Niestety. Trafił Tomasz. No i wygrywa pierwszą partię 4-2. No tutaj w tej końcówce jakby teraz Krzysztof starał się szukać jakiegoś nowego rozwiązania w tej swojej grze. No, ale ostatecznie ten ostatni punkt tego pierwszego seta trafił na konto Tomasza 4-2. No, kluczem było utrzymanie w końcu tego własnego podania. Tak, dokładnie. Tutaj jedno utrzymane podanie wystarczyło. Ale Tomasz wykazał się niezwykłym opanowaniem przy ostatniej piłce. Przy piłce setowej, przy takich wysokich świecach, jakie posyłał Krzysztof, obłędnie trudno. No teraz dyskusja. No tutaj tak na styku ta piłka gdzieś lądowała. I teraz zawodnicy zastanawiają się, co począć. Out był, chłopaki. Front out było widać. Tutaj podpowiadają kibice, że był out. No, ja szczerze w pierwszym kontakcie wzrokowym też raczej widziałem out. Przypominamy, to jest mecz fazy grupowej Pucharu PLT. Jutro wejdą też kategorie ligowe do gry. W Pucharze PLT mamy łącznie 39 zawodników. Mamy 13 grup, w każdej po 3 zawodników. Mamy też zawodniczki, więc warto to podkreślić. Niektóre grupy są nawet z 2 zawodniczkami. Brawo, tutaj teraz no widać, że przejął inicjatywę na korcie Tomasz Kabata. No a ja, Piotrze, też nie bez powodu wspomniałem właśnie o tym, że mamy niektóre grupy z 2 zawodniczkami, bo przecież tak, za moment na korcie telewizyjnym zagra Martyna, a jej przeciwniczką będzie Sylwia Mularczyk. Tak, to spotkanie zapowiada się pasjonująco. Obie panie pewnie wygrały swoje pierwsze mecze i zagrają o pierwsze miejsce w grupie. Nie ukrywam, że w sumie cieszę się, że nie będę musiał komentować tego spotkania. No zawsze to jest takie niewygodne. Będę się denerwował bardziej niż przy swoich meczach. Zawsze to jest niewygodne, bo trzeba się czasami zastanawiać, co powiedzieć. Tak jest. Co powiedzieć, żeby sobie nie zaszkodzić. No widzimy, bardzo, że teraz coraz bardziej precyzyjnie rozgrywa tę akcję Tomasz Kabata. Zaczął trafiać te piłki. Jeśli chodzi o zasady też Pucharu PLT, mamy 13 grup, tak jak wspomniałem, no i zwycięzcy grup oraz 3 najlepszych zawodników z drugich miejsc awansuje do fazy 1/8 finału. Także ten margines błędu jest bardzo mały. Tu
tutaj każdy stracony set może zakończyć udział w turnieju. Tak, no eliminacja jest dosyć sroga, bo aż 23 zawodników odpadnie już po tej fazie grupowej, ale odpadnie tak w cudzysłowie, bo oczywiście wejdą do gry później w kategoriach ligowych i także w grze podwójnej, tak więc tutaj naprawdę sporo grania dla każdego oprócz treningów. Naprawdę będzie się działo tutaj aż do soboty, gdzie rozegramy wtedy właśnie te gry podwójne. Ależ opanowane ma te świece. Brawo, teraz! Bardzo dobra kombinacja. No myślę, że jedna z lepszych akcji, jedna z piękniejszych wymian, jeśli chodzi o to spotkanie. Musi Krzysztof wrócić do takiej gry. Musi użyć teraz swoich najlepszych zagrań. Wciąż jeszcze bezpieczna sytuacja w tym gemie. 40 do 30 dla serwującego. No ale już załapał się na grę Krzysztof. No nie tym razem. W złym momencie to powiedziałem. 1 do 0 dla Tomasza Kabaty. No i to już jest, no jak zobaczymy. Dobrze liczę, czwarty gem z rzędu wygrany przez Tomasza. Tak, zobaczymy, czy tym razem ten wygrany serwis na początku seta ustawi już nam losy całego spotkania. Czy może jednak ta tendencja się odwróci? Zawodnicy w końcu zdecydowali się na chwilę przerwy. No to my też może poopowiadamy, co jest tutaj dookoła nas, bo naprawdę tutaj tak jakby kamera jest skierowana teraz na kort, ale tak jakby po tej stronie właśnie dalszej od kamery w oddali za drzewami widać ośnieżone jeszcze szczyty gór. Tak, praktycznie z całego kompleksu jest wspaniały widok na góry i jezioro. Tak jest. Czy to z pokoju, czy to ze strefy wellness, czy to z kortów. Naprawdę wspaniałe malownicze miejsce. Zdjął okulary teraz Krzysztof. No nie wiem, czy to była dobra decyzja. Tym nadal, bardziej, że gra teraz właśnie pod słońce. Nadal tutaj słońce dość nisko, takie zimowe, marcowe. Ale trzeba przyznać, że no już odczuwalna jest ta zmiana czasu teraz. Świetny return Tomasza. No, piłka tutaj poślizgnęła się na linii serwisowej. No i kłopoty Krzysztofa już na początku drugiego seta. No tym razem miał tę piłkę, wydaje się, że zbyt blisko ciała i tutaj nie uciekł, nie ustawił się odpowiednio. Wracając do myśli związanej z tym odczuciem już zmiany czasu, no tak do 20 jeszcze tutaj było w miarę jasno wczoraj. Naprawdę pięknie to wyglądało, zwłaszcza pod wieczór, gdy już tutaj za nami to słońce gdzieś zaszło, ale były jeszcze właśnie oświetlone te szczyty gór. Także naprawdę przepiękna sceneria, ciężko sobie wymarzyć lepszą. Góry, jezioro, różne wzniesienia dookoła. No i naprawdę przepiękny klimat, też odpowiednia pogoda. Oby taka pogoda utrzymywała się do samego końca naszej wizyty nad jeziorem Garda. Tak jest. W niedzielę mieliśmy troszkę deszczu, przez to dzisiaj harmonogram tego pucharu PLT jest dość napięty. Gramy od godziny 14, aż w zasadzie do momentu, kiedy zrobi się ciemno. Znów dobra kombinacja, skrót, lob. No szkoda teraz tego zagrania, bo naprawdę mamy coraz więcej, wydaje się, ciekawych wymian. Taka gra kombinacyjna z obu stron teraz. No ale niestety ta ostatnia piłka zagościła w siatce.
Krzysztof troszkę wygląda na zrezygnowanego. Przydałby się mu doping kibiców. Tak, no zwłaszcza, że właśnie teraz już przegrywa 2-0, więc no już ta sytuacja jest niemal podbramkowa. No ale liczymy, że ten góralski charakter się teraz objawi i będzie walczył do samego końca. Krzysztof Wiśniowski, ja się tutaj cały czas muszę delikatnie powstrzymywać przed przejęzyczeniem, ponieważ tydzień temu w finałach brał udział Jarosław Wiśniewski. Pozdrawiamy teraz, go serdecznie. Tak jest. Pozdrawiamy serdecznie Barlinek, który wywiózł no, wór medali z soboty koło Poznania. Ciężko tutaj o wyższą parabolę. No kombinuje, Krzysztof kombinuje. Trafił, no. Słychać. I jak dla mnie, to szczerze była słychać linia. Słychać było linię tutaj, aż dobra. Z naszego stanowiska tak. Za plecami Tomasza. No tak to wyglądało tutaj. Tak, chyba panowie, obaj panowie uznali, że jednak piłka była w korcie. Właśnie przez to, że jesteśmy na takim podwyższeniu, na takiej trybunce można powiedzieć, na korcie numer 3, bo tutaj mamy 6 kortów, na których można rozgrywać te spotkania, dlatego no, w miarę sprawnie to wszystko przebiega. Dzisiaj wspomniałem, że jest napięty grafik, więc no, musi też to sprawnie wszystko przebiegać, żeby wyrobić się z czasem, ale na razie wszystko idzie według dobrego terminarza, także... Tak, dokładnie, mamy 6 kortów. Także tutaj jest gdzie grać. 3-0, a zatem no naprawdę już jesteśmy bardzo blisko. No czuć już wiosnę, bo tutaj atakują nas różne owady. Być może ale... było słychać bardzo blisko mojego mikrofonu tutaj przeleciał trzmiel. No i zobaczymy, czy to będzie ostatni gem tego spotkania. Tutaj no faworytem był niewątpliwie Tomasz Kabata, ale no zobaczymy, jak to ostatecznie się zakończy. Jest pierwsze podanie w korcie, ale są też proste nogi. I niestety coraz gorzej to wygląda dla Krzysztofa. Brawo. No tutaj już zrezygnowany jest dosyć mocno Krzysztof. Precyzyjne zagranie i mamy 0,30. Dwie piłki od meczu. No od początku to spotkanie właśnie tak wyglądało. Tutaj no, nie będziemy Państwa absolutnie oszukiwać, że widać było, że właśnie jak Tomasz zacznie kontrolować te wszystkie uderzenia i jeszcze raz posędziował Krzysztof. Nie ma pracy na nogach. 0,40, tak. Tutaj kluczowym było przyzwyczajenie się Tomasza Kabaty do tych sprytnych piłek, do tego mieszania długością i rotacją. Ale zaczął sobie bardzo dobrze radzić, przejmować inicjatywę. Teraz troszeczkę zlekceważył tą piłkę. No już myślał, że już jest po spotkaniu. Zobaczymy, a tu jeszcze czy może to się zemścić. Mamy koniec tego spotkania. Tak jest. 4-2, 4-0. Tomasz Kabata wygrywa z Krzysztofem Wiśniowskim. No i drugie miejsce w tej grupie. Trafia właśnie do Tomasza. Ciekawe, czy Tomaszowi uda się awansować do fazy pucharowej. Ma ugranego seta.
z pierwszego spotkania. Tutaj poradził sobie dość gładko. Całkiem możliwe, że zobaczymy go w dalszej części turnieju. No bardzo ciekaw też jestem, jak to się wszystko poukłada. Oczywiście wszelkie informacje dotyczące tego systemu, można powiedzieć, awansów do fazy pucharowej znajdziecie również na stronie polskaligatenisa.pl. Także zachęcamy wszystkich do zaglądania. Terminarze, wszystko już porozpisywane na stronie w poszczególnych zakładkach. Oczywiście teraz mamy do czynienia z pucharem PLT.